No cóż mogę powiedzieć o takim meczu. Pierwsza połowa pod nasze dyktando, prowadziliśmy szybko strzelona bramka. Prowadziliśmy, w drugiej połowie wyszliśmy, pierwsze 15 minut tak samo. No, brakowało tej, uważam, kropki nad i, żeby jeszcze podwyższyć rezultat. I po 60 minucie no, niepotrzebnie się cofnęliśmy. Niepotrzebnie cofnęliśmy, dwa karne i niestety przegraliśmy mecz, który nie powinniśmy przegrać. No szkoda bardzo jeszcze przy stanie 1-1 mieliśmy sytuację 100%. No myślę, że wydaje mi się, że nie byliśmy zespołem gorszym. No i co dalej? Zostały 4 mecze do końca, no i nie poddajemy się. Nie poddajemy się, bardzo trudne mecze, ale będziemy walczyć i mam nadzieję, że będziemy zdobywać punkty. Dziękuję. Ja mówię, że jak ktoś nie wierzy w cuda, to wydaje mi się, że dzisiejszy mecz doskonałą okazją, żeby te swoje przekonania zmienić. Rzeczywiście w przerwie w szatni powiedzieliśmy sobie coś takiego, że musimy w drugiej połowie zagrać tak, żeby ludzie zapomnieli, jak graliśmy w pierwszej połowie. I wydaje mi się, że zespół ten cel wypełnił. Oczywiście okoliczności były dosyć dramatyczne. Rzeczywiście i drużyna gości, i nasz zespół, może tych sytuacji nie mieliśmy zbyt dużo, jednak były one dosyć klarowne i rzeczywiście bramka, gdyby padła w tym okresie, jeszcze przed tym, kiedy żeśmy wyrównali, być może mogła zmienić rzeczywiście obraz tego meczu, natomiast no, rzeczywiście determinacja i wola walki plus, wydaje mi się, dosyć trafione zmiany. Nie mówię, że poprzednicy, którzy schodzili, byli gorsi, natomiast na pewno i Przemek, i Maksiu, i Maksiu ożywili troszeczkę grę z przodu. No i rzeczywiście narzuciliśmy swój sposób grania, momentami dość chaotyczny, jednak okazało się, że bardzo skuteczny. A umówmy się, że w tej lidze najważniejsze są bramki i te bramki, żeśmy strzelili. Istotne w tej chwili, czy na błyskawnego, czy w jakichś innych okolicznościach. Natomiast wydaje mi się, że po prostu przedłużyliśmy sobie jeszcze czas gry w tej lidze i jesteśmy tutaj wszyscy w zespole, cała kadra trenerska i zawodnicy, jesteśmy w pełni optymizmu, bo drugi mecz u siebie, drugi mecz z rzędu wygrywamy. No i daj Boże, żeby tak dalej. Myślę, że postaramy się na pewno jeszcze o niejedną niespodziankę, tych meczów jeszcze kilka zostało. Dziękuję bardzo.